No dobra, teraz spójrzmy na takie fajne zadanko. Co my tutaj mamy? Wiemy, że wykres funkcji f, no i tu funkcję f mamy podane, przesunięto o podany wektor, faktycznie wektory też nam podano i otrzymano wykres funkcji g, a my mamy właśnie podać wzór tej otrzymanej funkcji g. Czyli tak, zapiszmy to sobie w taki bardzo ładny sposób, czyli mamy tak, funkcję, która ma wzór taki, czyli f od x równa się x kwadrat, następnie funkcję tą sobie przesuwamy o nasz wektor v, czyli mamy współrzędne minus 1, 3 i otrzymamy funkcję g od x o jakim wzorze? No to znowu przypomnijmy sobie wzór, jaki tutaj będziemy mieli, gdy przesuwamy to o wektor pq. Tak? No dobra, czyli tak, tu mamy x kwadrat, czyli do tego x musimy dodać jedynkę. Zobaczcie, mamy x plus 1. Dlaczego? Bo we wzorze mamy x minus p, czyli skoro nasze p, czyli ta pierwsza współrzędna jest równa minus 1, to x odjąć minus 1, dwa minusy nam dadzą plus. Bierzemy to sobie w nawias, ale pamiętajcie o tym, że to jest ta funkcja kwadratowa, czyli ten kwadrat za nawiasem zapisujemy. No i jeszcze tu mamy plus q. No ile nasze q jest równe? Q to będzie ta druga współrzędna, czyli dodajemy 3. Ta trójeczka już tutaj widzicie jest dodatnia. No i w sumie po bólu. Patrzymy dalej. Teraz mamy tutaj jeszcze czwórkę przed nawiasem, czyli zapiszmy sobie najpierw tak. Mamy funkcję o wzorze 4x do trzeciej. Nasz wektor v wygląda w ten sposób, czyli mamy 2, 4, czyli to będzie nasze p, to jest nasze q. I co otrzymamy? Funkcję g od x o wzorze. Tą czwóreczkę, może weźmy inny kolor, tą czwóreczkę należy przepisać tutaj. Następnie otwieramy nawias, w nawiasie mamy x odjąć p, czyli x odjąć 2, zamykamy nawias, no i tutaj zobaczcie, że mamy ten trzeci stopień, czyli tą trójkę także tutaj zapiszemy, no i jeszcze dodać q, czyli dodać 4. I tak wygląda wzór naszej funkcji g od x. No i patrzymy dalej, co mamy w podpunkcie c. Od początku mamy tak, funkcję f od x o wzorze 2x kwadrat, wektor przesunięcia, czyli nasz wektor v to będzie minus 3, 1 i otrzymamy funkcję g od x o wzorze, dwójkę przepiszemy, otwieramy nawias, w nawiasie mamy x odjąć p, czyli nasze p jest równe minus 3, czyli minus i minus dadzą nam plus, potęga była druga, czyli przepiszemy i dodać q, czyli dodać 1. No i teraz spójrzmy dalej. O, mamy pierwiastek. Czy powinno nas to przestraszyć? No absolutnie nie. Robimy dokładnie tak samo, czyli lecimy. Mamy funkcję f od x, pierwiastek z x, tak? Pierwiastek drugiego stopnia. Przesunięcie o wektor v o współrzędnych minus 1, 2. Czyli to jest p, a to jest q. A może zróbmy minus 2, bo ciągle to q jest dodatnie, zauważyłam. Czyli q niech będzie równe minus 2. I otrzymamy wykres funkcji g od x o takim wzorze. Czyli tak, co musimy zapisać? To będzie tak, pierwiastek z x i teraz pod tym pierwiastkiem, bo ten pierwiastek jak gdyby nam zastąpi ten nawias, który mamy tutaj, to będzie x odjąć p, czyli minus i minus dadzą nam plus, czyli mamy plus 1 i poza tym pierwiastkiem zapiszemy dodać q, czyli dodać minus 2, to plus i minus dadzą nam minus, czyli mamy odjąć 2. Widzicie? Tutaj mieliśmy to zapisane w nawiasie, no żeby do tego kwadratu podnieść wszystko, co mamy tutaj. A tu mamy pierwiastek, dlatego pierwszą współrzędną machamy sobie tu pod pierwiastek, a tą drugą poza pierwiastkiem. Patrzymy dalej. No tutaj mamy już i licznik, i mianownik, mamy ułamek. Pojawia się funkcja wymierna. Co należy tutaj zrobić? No,
zapiszemy. Mamy funkcję f od x o wzorze 3 przez x. Mogłaby być jeszcze dziedzina na przykład, że x musi być różny od 0. No ale dobra, zapiszmy sobie wektor o współrzędnych minus 3, minus 4. Otrzymamy funkcję g od x o jakim wzorze? Licznik przepiszemy. Tu mamy x, czyli przy x musi się pojawić p, tak? Ta nasza pierwsza współrzędna, no tu lecimy do góry, zobaczcie. Przy x mamy p, x odjąć p. No to patrzymy. Wracamy. Tu mamy x, czyli mamy x odjąć p, minus i minus dadzą nam plus, czyli plus 3. I poza tym ułamkiem zapiszemy plus q, czyli plus q to będzie plus minus 4, tak? Bo to jest ta nasza druga współrzędna, a plus i minus dadzą nam minus, stąd tu zapiszemy minus 4 i tyle. No i jeszcze spójrzmy na wartość bezwzględną. Też całkiem fajna sprawa do zrobienia, czyli zapiszmy, mamy wzór funkcji, wartość bezwzględna z x. Teraz sobie zróbmy wektor przesunięcia v, tutaj, czyli mamy 6, 1. No i jaki wzór otrzymamy? Na pewno wzór funkcji g od x. No i teraz tak, ta wartość bezwzględna, czyli przy x mamy x odjąć p, czyli p jest równe 6. Zamykamy tą wartość bezwzględną, no i dodać q, czyli dodać 1, no i tyle.